10 korzyści wynikających z posiadania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Witam Cię na naszym kanale, na którym opowiadamy o trudnych, prawnych, biznesowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj opowiemy sobie o 10 podstawowych korzyściach wynikających z posiadania spółki z o.o. Spółka z o.o. zdecydowanie jest jedną z najbardziej popularnych spółek w Polsce i zajmuje drugie miejsce zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli chodzi o ilość takich podmiotów na rynku. Szczególnie w dobie Polskiego Ładu spółka z o.o. znowu okazała się być bardzo fajną alternatywą dla wielu przedsiębiorców, którzy właśnie prowadzili działalność jeszcze w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. I w dzisiejszym filmie chciałbym pokazać według mnie 10 takich podstawowych, głównych korzyści i zalet tej spółki, które mogą zmotywować Cię do skorzystania właśnie ze spółki z o.o., ewentualnie do przekształcenia właśnie swojej jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Zaczynamy. Korzyść numer 1. To oczywiście ZUS. I teraz tak, jeżeli chodzi o ZUS, to tu będziemy na tym panelu mówić o składkach na ubezpieczenie społeczne. Jedna podstawowa zasada. Jeżeli mamy jednoosobową działalność gospodarczą lub, nie wiem, spółkę osobową, tak, czyli jawna, komandytowa, od przyszłego roku również komandytowo-akcyjna, to my jako wspólnicy bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza jesteśmy zobligowani do opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Czyli to jest ta składka emerytalna, rentowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj różnica w przypadku spółki z o.o. jest taka, że jeżeli mamy spółkę wieloosobową, czyli mamy co najmniej dwóch wspólników, no to rzeczywiście wspólnicy takiej spółki składek na ubezpieczenie społeczne nie płacą. Czyli w momencie, jeżeli na dzień dzisiejszy masz jednoosobową działalność gospodarczą i składek społecznych płacisz tam te minimalne 1211 zł z hakiem, samych składek społecznych, nie mówimy oczywiście o składce zdrowotnej, to w przypadku, jeżeli masz spółkę z o.o. z drugim wspólnikiem, to takich składek po prostu płacić nie będziesz, czyli rocznie zaoszczędzisz jakąś tam fajną kwotę pieniędzy. Natomiast spółka z o.o. oczywiście bezpowrotnie nam możliwości opłacania składek społecznych nie zabiera, ponieważ jeżeli będziemy wykonywać jakieś usługi, świadczenia bądź po prostu pracę na rzecz spółki, to my możemy ze spółką taką umowę po prostu zawrzeć, umowę o pracę, i z tego tytułu możemy mieć te składki społeczne odprowadzane. Natomiast w mojej ocenie jest to korzyść, ponieważ nie mamy obowiązku. Jeżeli mamy jednoosobową działalność gospodarczą, to czy się stoi, czy się leży, czy jest pandemia, czy jej nie ma, czy cokolwiek innego się dzieje, to my jesteśmy zobligowani do tego, aby te składki na ubezpieczenie społeczne płacić. Nie ma znaczenia, czy jest przychód, czy tego przychodu nie mamy. Natomiast w przypadku spółki z o.o. rzeczywiście, jeżeli będziemy chcieli odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, to mamy zawsze taką możliwość. Natomiast jeżeli prowadzimy spółkę z o.o. co najmniej dwuosobową, no to takiego obowiązku po prostu nie mamy. Korzyść numer 2 to podatek 12%. I tutaj pewnie parę osób zaraz się zdziwi, dlaczego, skąd te 12%. Przecież spółka płaci swój podatek 9% mały podatnik albo 19% duży podatnik. Natomiast ta stawka 12% to jest oczywiście stawka podatku na skali podatkowej, na zasadach ogólnych, czyli osoby, które prowadzą działalność gospodarczą właśnie na skali podatkowej albo osoby, które są zatrudnione na umowie o pracę, to od 1 lipca zamiast 17% podatku dochodowego płacą procent 12. No i teraz jak to wykorzystać w spółce z o.o.? A możemy to wykorzystać bardzo dobrze, ponieważ spółka z o.o. ma swoich wspólników i ma też zarząd, który reprezentuje spółkę, prowadzi sprawy spółki. I teraz jeżeli my jesteśmy członkiem takiego zarządu, na przykład prezesem albo po prostu, nie wiem, członkiem, no to możemy otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania do tej funkcji. I to wynagrodzenie jest właśnie liczone na skali podatkowej. Czyli jeżeli my zarobimy sobie, nie wiem, 10 tysięcy złotych, tak, jako prezes zarządu, to zapłacimy od tego 12% podatku dochodowego. A wynagrodzenie tego prezesa jest kosztem uzyskania przychodu spółki. Więc spółka podatku swojego nie zapłaci, czyli nie mamy podwójnego opodatkowania, a my zapłacimy faktycznie niską stawkę podatku.
Do tego mamy oczywiście możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku czy kosztów uzyskania przychodu, więc jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby właśnie skorzystać z tej niskiej 12% stawki, a to daje nam właśnie spółka ZO. Tu jedyna errata. W przypadku wynagrodzenia członka zarządu mamy jeszcze składkę zdrowotną 9%, którą trzeba będzie niestety odprowadzić. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu to, co my wykonujemy, nie mieści się w ramach zarządu, to my możemy również wykonywać usługi czy świadczenia na rzecz spółki jako wspólnik. I to są właśnie te tak zwane świadczenia niepieniężne na rzecz spółki z artykułu 176 Kodeksu Spółek Handlowych. I jeżeli my takie zobowiązanie do świadczenia określonego rodzaju usług, świadczeń na rzecz spółki zrobimy sobie w umowie spółki z o.o. i będziemy je faktycznie wykonywać i spółka będzie zobligowana do tego, aby nas wynagradzać za te świadczenia, no to my znowu naliczymy to sobie na 12% podatku, natomiast nie zapłacimy już składki zdrowotnej, więc jeżeli jest to dla nas przeszkoda, te 9%, aby nie korzystać z 12% podatku jako członek zarządu, to możemy oczywiście wybrać wariant alternatywny, czyli wynagrodzenie ze 176 KSH. Ok, korzyść numer 3 to jest właśnie składka zdrowotna. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, no to tutaj sprawa jest dosyć prosta. Jeżeli mamy jednoosobową działalność gospodarczą na podatku liniowym, płacimy 4,9, na skali podatkowej 9% składki zdrowotnej. No i w przypadku spółki z o.o., jako wspólnik spółki, my składki zdrowotnej nie płacimy, tak samo jak nie płacimy składek społecznych. Natomiast ta składka zdrowotna może się pojawić właśnie w przypadku wynagrodzenia członka zarządu, więc jeżeli my takie wynagrodzenie z powołania pobieramy, no to wtedy rzeczywiście może nam się pojawić składka zdrowotna. Natomiast no, warto też składkę zdrowotną mimo wszystko w jakiejś tam kwocie odprowadzać, aby móc korzystać z ubezpieczenia, tak? Jeżeli nam się coś wydarzy, nie wiem, złamiemy rękę, nogę i tak dalej, no to żeby móc skorzystać z NFZ-u. Natomiast tak naprawdę my w tej spółce z o.o. możemy być w pełni ubezpieczeni, tak? Możemy mieć tą składkę zdrowotną płaconą, a płacić de facto aż tak dużo nie musimy, bo wystarczy nam 22,50 miesięcznie, bo jeżeli sobie zrobimy wynagrodzenie członka zarządu na 250 zł, to mamy do tego jeszcze 250 zł kosztów uzyskania przychodu, czyli podatku nie zapłacimy w ogóle, a od tego zapłacimy 9% składki zdrowotnej, czyli właśnie 22,50 i jesteśmy ubezpieczeni, nie ma problemu, tak? Bo tutaj główną, bardzo częstą obiekcją, którą słyszymy w przypadku założenia spółki z o.o. jest to, no okej, ja będę miał spółkę, nie będę opłacał składek, ale również ubezpieczenia mieć nie będę. To jest oczywiście mit, jak najbardziej możemy takie ubezpieczenie mieć, a jak wcześniej mówiłem, też składki społeczne odprowadzać też możemy, jeżeli chcemy. Oczywiście możemy mieć też spółkę jednoosobową i wtedy też pełne te składki społeczne, jak z działalności gospodarczej będziemy odprowadzać. Kwestia oczywiście wyboru. Korzyść numer 4, czyli CIT estoński. No i to jest na pewno jedna z podstawowych korzyści, taka, ja bym powiedział chyba taka główna korzyść, dla której powinniśmy się zainteresować spółką z o.o., ponieważ co nam daje CIT estoński? Takie krótkie dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, my jako spółka nie będziemy płacić podatku do momentu realizacji zysków. Czyli jeżeli spółka generuje jakieś tam przychody, ma oczywiście swoje koszty i wygeneruje zysk, powiedzmy 1 000 000 zł, natomiast my tego zysku jako wspólnicy ze spółki nie będziemy chcieli sobie wypłacić, no to zgodnie z CIT-em estońskim, no to my sobie odraczamy ten obowiązek podatkowy tego CIT-u dopiero właśnie do momentu realizacji zysków. Czyli jeżeli my zakładamy firmę, która ma na początku inwestować przede wszystkim, my nie chcemy konsumować zysków, które spółka wygeneruje, no to rozsądnym pomysłem będzie skorzystanie z CIT-u estońskiego, ponieważ zostaje nam do obrotu dodatkowe 10%, które normalnie byśmy zapłacili jako podatek od osoby prawnej, czyli CIT, a tak zostaje nam to, mówiąc kolokwialnie, w kieszeni, możemy to wykorzystać dalej w obrót, zatrudnić pracownika i tak dalej, i tak dalej. To jest korzyść numer 1. A korzyść numer 2 jest taka, że w przypadku, jeżeli my będziemy chcieli już sobie te zyski zrealizować, czyli ta spółka zarobiła 1 000 000 i my będziemy chcieli sobie ten 1 000 000 jako wspólnik tej spółki wypłacić,
to wypłacimy to sobie dywidendą, natomiast będzie to zdecydowanie bardziej opłacalne aniżeli w klasycznej spółce z o.o., ponieważ jeżeli mamy standardową spółkę z o.o. i my będziemy chcieli sobie wypłacić dywidendę, to najpierw spółka zapłaci 9% CIT-u jako mały podatnik, a następnie my zapłacimy 19% podatku dochodowego, czyli łącznie gdzieś tam mamy koło prawie 27%. Natomiast jeżeli mamy CIT estoński, to spółka z o.o. zapłaci 10% przy małym podatniku, przy dużym podatniku 20%, więc te stawki są o 1 punkt procentowy wyższe. Natomiast wspólnik też zapłaci 19% podatku, czyli mamy znowu to podwójne opodatkowanie, natomiast my będziemy mogli jako mały podatnik odliczyć 90% zapłaconego CIT-u przez spółkę, a duży podatnik 70% zapłaconego CIT-u przez spółkę. Czyli faktycznie mamy model odliczenia podobny jak w spółce komandytowej czy w spółce komandytowo-akcyjnej, a mamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I wówczas na poziomie spółka i wspólnik, no łączne takie obciążenie to będzie 20% dla małego podatnika, a dla dużego podatnika 25, więc jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bo możemy to porównać chociażby z jednoosobową działalnością gospodarczą. Jeżeli mamy liniówkę, to nie dość, że ponosimy pełną odpowiedzialność za zobowiązania, to jeszcze zapłacimy de facto 19% podatku dochodowego plus 4,9 składki zdrowotnej, czyli 23,9. Natomiast jeżeli mamy spółkę z o.o. na estońskim, jesteśmy małym podatnikiem, to nie dość, że ograniczamy odpowiedzialność za zobowiązania, bo to spółka odpowiada za zobowiązania spółki, a nie my jako wspólnicy, to jeszcze zapłacimy mniej niż na liniówce, bo zapłacimy 20% łącznie jako spółka i wspólnik i nie musimy się niczym przejmować. Cały zysk możemy sobie wypłacić po prostu dywidendą. Natomiast CIT estoński na pewno jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, jeżeli my nie chcemy, jakby to dobrze ująć, korzystać z innych form wypłaty, aniżeli właśnie dywidenda, tak? Czyli jeżeli będziemy chcieli, nie wiem, może świadczyć jeszcze jakieś usługi jako jednoosobowa działalność gospodarcza na rzecz spółki albo, nie wiem, korzystać z jakichś najmów i tak dalej, to lepiej z tego po prostu nie korzystać, bo wejdziemy w tak zwane ukryte te zyski. Ja oczywiście mam też w planie nagrać taki dosyć dłuższy film o CIT-ie estońskim, gdzie o tym opowiem. Natomiast CIT estoński jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy no nie chcą gdzieś tam wypłacać innymi sposobami aniżeli dywidenda, bo wtedy są po prostu tacy przedsiębiorcy gratyfikowani. Ok, korzyść numer 5. Ograniczona odpowiedzialność, czyli to, co właśnie sobie przed sekundką mówiliśmy. Jeżeli chodzi o ograniczoną odpowiedzialność, to tutaj rzeczywiście spółka z o.o. w przeciwieństwie do spółki komandytowej, o której ostatnio opowiadaliśmy, gdzie komplementariusz, tak, żeby to miało sens, ta konstrukcja, odpowiadał całym swoim majątkiem, to tutaj rzeczywiście wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Czyli jeżeli mamy pana Kowalskiego, pana Nowaka, każdy z nich daje po 10 tysięcy złotych, tak, zawiązują spółkę z o.o., to oni jako wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. To spółka zaciąga zobowiązania, to spółka, jeżeli podpisuje umowę leasingu, to spółka jest stroną umowy i tak samo przy kredycie, przy kontaktach z kontrahentami i tak dalej, to spółka jest stroną umów jako osoba prawna i to ona co do zasady ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, więc w przypadku, gdyby spółka nie mogła realizować swoich zobowiązań, byłaby jakaś utrata płynności, no to wtedy właśnie spółka swoim majątkiem, który zgromadziła, będzie odpowiadać i z tego majątku będą mogli zaspokoić się wierzyciele. Więc tu rzeczywiście ograniczamy ryzyko prowadzenia działalności. Jeżeli mamy działalność, która jest po prostu obarczona ryzykiem, czyli może się cokolwiek złego wydarzyć, no to spółka z o.o. w takiej konfiguracji będzie po prostu bardzo dobrym rozwiązaniem, a bardzo, bardzo często tak naprawdę jedynym, żeby sobie tą po prostu odpowiedzialność ograniczyć. Natomiast jeżeli my jesteśmy i wspólnikiem, i członkiem zarządu, no to w pewnych sytuacjach możemy ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W przypadku, jeżeli na przykład nie złożymy wniosku o ogłoszenie upadłości takiej spółki jako członek zarządu, mimo że przesłanki zostały spełnione, no to wtedy z artykułu 299 Kodeksu Spółek Handlowych możemy również, wierzyciel również może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z naszego majątku prywatnego. Natomiast co do zasady, rzeczywiście ta ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o. jest.
Korzyść numer 6. S24, enigmatycznie to nazwałem, natomiast myślę, że to wiele, wiele mówi. No chodzi o to, że przede wszystkim my możemy spółkę z o.o. założyć przez internet. Jest to naprawdę spora korzyść i spory plus, ponieważ no jest to zdecydowanie szybsze, tańsze, aniżeli taka metoda tradycyjna u notariusza. Porównajmy chociażby założenie spółki z o.o. ze spółką komandytowo-akcyjną, która jest bardzo popularna. Jeżeli chcemy założyć spółkę komandytowo-akcyjną, to musimy po pierwsze udać się do notariusza, po drugie musimy tak naprawdę wcześniej udać się do jakiejś kancelarii, która dobrze nam napisze statut, po trzecie wysłać to do KRS-u, więc mamy koszty i prawnika, który napisze statut, po drugie koszty notariusza, wypadałoby też opłacić kapitał zakładowy, 50 tysięcy złotych takiej spółki, a po trzecie mamy jeszcze opłatę do KRS-u. Natomiast jeżeli chcemy założyć spółkę z o.o., to wystarczy, że mamy profil zaufany, zakładamy sobie konto na S24 i tak naprawdę jesteśmy nawet w stanie sami taką spółkę założyć. Są poradniki na YouTube, są poradniki też w internecie, które krok po kroku pokazują, co my powinniśmy wybrać i które postanowienie czego dotyczy, aby po prostu samodzielnie, nawet w zaciszu domowym, taką spółkę zarejestrować. Natomiast tu oczywiście mamy tylko i wyłącznie wzorzec, który jest udostępniony. Jeżeli my będziemy chcieli dodać do tej umowy coś ekstra, no to no po prostu takiej możliwości nie będziemy mieli. Natomiast jeżeli nam ta spółka jest potrzebna na już, na szybko, no to zawsze możemy sobie najpierw założyć tą spółkę przez internet, żeby to po prostu poszło łatwiej, szybciej i taniej, a na przykład za 2, 3, 4, 5, 6 miesięcy możemy udać się z tą umową spółki do notariusza i dodać to, co będziemy chcieli. Przede wszystkim tutaj pewnie chodzi o artykuł 176 KSH. Tych świadczeń niepieniężnych właśnie przez S24 nie będziemy w stanie dodać. Już tutaj jedyna opcja, no to udać się do notariusza i taką umowę spółki po prostu zawrzeć u notariusza. Natomiast założenie spółki przez internet ma też inną podstawową korzyść, nie tylko właśnie przy zawiązywaniu spółki, natomiast na dalszym etapie, tak, ponieważ wszystkie zmiany, które będziemy chcieli robić, a które są dozwolone przez S24, również będziemy mogli robić przez internet, sprzedaż udziałów, odwołanie, powołanie członka zarządu i tak dalej, co zdecydowanie ogranicza nam koszty na prawnika, na osobę, która mogłaby nam to przeprowadzić, i też koszty związane z KRS-em. Okej. Korzyść numer 7. Tutaj mamy zwolnienie dywidendowe. Już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Zwolnienie dywidendowe na pewno jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli my chcemy korzystać z tak zwanej struktury, powiedzmy, holdingowej, tak? Czyli mamy spółkę A, która jest spółką matką, i mamy spółkę B, która jest, powiedzmy, spółką córką, tak? Czyli jest, no, mamy stosunek zależności pomiędzy tymi dwoma spółkami, i w sytuacji, jeżeli ta spółka B na przykład miałaby realizować jakąś inwestycję, a na przykład spółka matka ma środki, które po prostu wygenerowała ze swojej bieżącej działalności gospodarczej, a spółka B jest wspólnikiem tej spółki A, to my możemy wypłacić dywidendę wspólnikowi, czyli spółce B. No i tutaj w przypadku spełnienia określonych warunków nie zapłacimy podatku, tak? Czyli będziemy mogli tak naprawdę dywidendę ze spółki do spółki wypłacić bez podatku, tak aby ta druga spółka mogła realizować jakąś inwestycję, jeżeli to będzie na przykład jakaś spółka celowa, czy zupełnie inna branża, zupełnie inna gałązka i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy przedsiębiorcę, który ma różnego rodzaju branże, czy różnego rodzaju gałązki, czy odnogi swojego biznesu, to może być fajny sposób, aby właśnie gdzieś tam sobie tymi pieniędzmi, aby te pieniądze móc tak naprawdę transferować z podmiotu do podmiotu ze zwolnieniem właśnie dywidendowym. Natomiast takie rozwiązanie niestety odbiera nam inne rozwiązanie, o którym mówiliśmy w korzyści numer 4, czyli CIT estoński, ponieważ jedną podstawowym warunkiem, który my musimy spełnić, aby móc skorzystać z CIT-u estońskiego, to jest prosta struktura właścicielska, czyli musimy mieć tylko i wyłącznie osoby fizyczne jako wspólników w takiej spółce, aby spółka mogła skorzystać z CIT-u estońskiego. Więc jeżeli mamy wspólnika inną spółkę z o.o., no to niestety z CIT-u estońskiego skorzystać nie będziemy mogli. Ok, korzyść numer 8, czyli przekształcenie.
Kodeks spółek handlowych daje nam sporo możliwości, jeżeli chodzi o przekształcenie spółek. Możemy przekształcić spółkę osobową w kapitałową, możemy przekształcić spółkę kapitałową w osobową. Mamy wiele możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o przekształcenie przedsiębiorcy, czyli osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą, to jedyna opcja, jaką mamy, to tylko i wyłącznie przekształcenie w spółkę ZO. Nie mamy możliwości przekształcenia takiego wprost, zaraz wytłumaczę dokładnie, o co chodzi, w spółkę komandytową. Nie możemy się przekształcić w spółkę komandytowo-akcyjną. Jedyna forma, w którą możemy się przekształcić, to jest tylko i wyłącznie spółka ZO. No i to jest zdecydowana zaleta właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ jeżeli mamy przedsiębiorcę, który prowadzi działalność lat 10, ma różnego rodzaju koncesje, licencje, umowy kredytowe, leasingi, pracowników, ten biznes jest już rozbudowane. Mimo wszystko chciałby ten przedsiębiorca już prowadzić działalność w ramach spółki z różnych tam powodów. Mogą być to powody co do oszczędności, mogą to być powody co do, nie wiem, sprzedaży firmy, sukcesji itd., itd. Tych powodów może być cała masa. Natomiast chce prowadzić właśnie spółkę, no to jedyna forma, w jaką będzie mógł się przekształcić, to właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ jeżeli będzie mu zależało na tej pełnej tak naprawdę sukcesji przedsiębiorstwa, które prowadzi jako osoba fizyczna, to najrozsądniejszym wyborem byłoby właśnie przekształcenie wprost z kodeksu spółek handlowych, które polega na tym, że my jako osoba fizyczna, to nasze przedsiębiorstwo, tak jakby zamienia się w spółkę ZO. I tutaj mamy właśnie pełną sukcesję, czyli z momentem przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność w spółkę ZO, to spółka ZO staje się stroną umów, w których pod stroną był właśnie ten przedsiębiorca. Czyli jeżeli my mieliśmy umowę kredytu inwestycyjną, na przykład inwestycyjnego na 10 lat jako osoba fizyczna, to w momencie przekształcenia stroną umowy stanie się spółka. I my nie musimy de facto pytać nikogo o zgodę, my tylko po fakcie informujemy: drogi banku, my się przekształciliśmy i teraz już prowadzimy działalność w ramach spółki ZO. Oczywiście przez 3 lata jeszcze odpowiadamy solidarnie ze spółką, więc to też nie jest tak, że uwalniamy się od razu z odpowiedzialności z tytułu tego zobowiązania. Natomiast rzeczywiście tutaj stroną wtedy będzie spółka. I tak samo w przypadku różnego rodzaju licencji, koncesji, umów długoterminowych, które mamy zawarte, czy z kontrahentami, czy umów najmu, z mocy prawa tak naprawdę stroną umów staje się od razu spółka ZO. Czyli mamy takie bardzo płynne przejście. Natomiast przekształcenie oczywiście ma sporo wad, więc zanim zdecydujemy się na tego typu rozwiązanie, no to trzeba się zdecydowanie zastanowić i przeanalizować każdy przypadek indywidualnie. Natomiast ja myślę, że też nagram taki osobny film o przekształceniu, ponieważ jest to rzecz, której tak naprawdę chyba na polskim YouTubie nie ma. Nie ma też zbyt wielu informacji w internecie, jak to dokładnie robić, na co zwracać uwagę, przede wszystkim z perspektywy przedsiębiorcy. Jak dobrać kancelarię, jak wybrać biegłego rewidenta, jak współpracować z biurem rachunkowym na etapie przekształcenia, więc myślę, że taki film stworzę. Możecie też napisać w komentarzach, czy taka tematyka Was po prostu interesuje. Ok, i mamy korzyść numer 9. Czyli ekspozycja na zewnątrz, tak to nazwałem. I tutaj chodzi o to przede wszystkim, że spółka ZO no daje nam swego rodzaju prestiż, tak? No nie jesteśmy Jan Kowalski, nie wiem, tam FHU, tylko mamy rzeczywiście jakąś tam abstrakcyjną firmę, możemy rozwijać naszą markę, fajnie później gdzieś tam zastrzec jakiś znak towarowy, jeżeli jest to część naszego biznesu. Lepiej wyglądamy na pewno gdzieś tam w kontaktach z kontrahentami czy pracownikami, jako właśnie gdzieś tam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mamy kapitał zakładowy, fajnie to po prostu wygląda. Dodatkowo nasi kontrahenci czy strony naszych umów mogą też sprawdzić, jak my sobie radzimy, tak? Bo mogą sobie sprawdzić, jak wygląda nasze sprawozdanie finansowe i to bardzo często może być po prostu przesłanka co do tego, czy my z daną firmą chcemy współpracować, czy nie, tak? Czy w przypadku różnego rodzaju przetargów, czy jakichś dotacji, to spółka ZO na pewno będzie bardziej transparentnym podmiotem, aniżeli jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ mamy pełną księgowość, mamy rachunek zysków i strat, mamy bilans i wszystko w tych dokumentach dokładnie widać, jak spółka sobie po prostu radzi, jak wygląda płynność, jak wyglądają zobowiązania i tak dalej, i tak dalej.
I korzyść numer 10 to są udziały, bo to jest bardzo ważne i bardzo wiele osób o tym zapomina, że to jest naprawdę spora korzyść, ponieważ jeżeli mamy spółkę komandytową, no to my mamy tam tak naprawdę ogół praw i obowiązków, które możemy ewentualnie w przypadku, gdybyśmy już nie chcieli tej spółki prowadzić, nie chcielibyśmy być wspólnikiem takiej spółki, przenieść na inną osobę. Natomiast to nie są stricte udziały czy akcje jak w spółce akcyjnej. Tutaj rzeczywiście mamy udziały, którymi możemy dobrowolnie rozporządzać, oczywiście zgodnie z umową spółki i z przepisami obowiązującymi. Natomiast jeżeli my będziemy na przykład po jakimś tam czasie chcieli sprzedać firmę, no to ciężko będzie sprzedać siebie jako osobę fizyczną, możemy sprzedać składniki majątkowe i tak dalej, ale to faktycznie nie sprzedamy przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku spółki z o.o. możemy sprzedać po prostu całość czy część udziałów, możemy wpuścić inwestora, tak, dając mu jakieś tam udziały. Mamy zdecydowanie więcej możliwości w przypadku właśnie wycofania się czy rozwoju biznesu. Jeżeli mamy dzieci, które chcielibyśmy, aby odziedziczyły po nas ten biznes, no to też mamy możliwości sukcesji, tak, możemy gdzieś tam na początku dać, nie wiem, 5, 10, 15 udziałów i stopniowo gdzieś tam wdrażać nasze potomstwo, w nasze przedsiębiorstwo. Tak samo w przypadku śmierci, tak? W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba ustanowić jakiegoś tam zarządcę sukcesyjnego i tak dalej, żeby móc ogarnąć tę sytuację po śmierci takiego przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku spółki z o.o. jest zdecydowanie łatwiej. Jeżeli mamy też wspólnika, który na przykład, nie wiem, nie chciałby już z nami prowadzić działalności albo zmieniły mu się plany i chciałby z tej spółki wyjść, mamy możliwość umorzenia udziałów, czy to przymusowe, czy dobrowolne, za wynagrodzeniem wtedy dla takiego wspólnika. Mamy zdecydowanie więcej możliwości właśnie w przypadku spółki z o.o., aniżeli w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest stricte związana z nami jako osobą fizyczną. Jeżeli my umieramy, nie chcemy prowadzić działalności gospodarczej, to jest to po prostu zdecydowanie trudniej przenieść na inną osobę. Ok, myślę, że to wszystko. To było naprawdę 10 podstawowych korzyści spółki z o.o. Tych korzyści jest oczywiście cała masa, natomiast ja postanowiłem wybrać takie podstawowe, które mogą uruchomić w nas proces gdzieś tam decyzyjny co do przejścia po prostu z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę. Ponieważ w dobie teraz Polskiego Ładu praktycznie, czy to będzie spółka osobowa, czy spółka z o.o., praktycznie no każda spółka będzie mimo wszystko korzystniejsza niż ta jednoosobowa działalność gospodarcza. No chyba, że jesteśmy na ryczałcie, albo dopiero co rozpoczynamy działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli jesteśmy na liniówce, mamy fajne dochody, to czy spółka komandytowa, czy spółka z o.o. raczej będzie lepszym rozwiązaniem. Natomiast zawsze trzeba to oczywiście przegadać, zastanowić się, każdy ma gdzieś tam indywidualną sytuację. My na przykład jak prowadzimy konsultacje, to my dopytujemy o naprawdę takie bardzo istotne szczegóły, czyli ile my chcemy sobie wypłacać zysku z tej spółki, czy my mamy jakieś zobowiązania, gdzie my się widzimy za 5 lat, jakie są nasze plany, czy jest jakieś ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, czy mamy żonę, czy mamy rozdzielność, czy wspólnotę i tak dalej, więc decyzja co do przejścia na spółkę nie powinna być mimo wszystko uzależniona od tego, ok, nie będę płacił ZUS-u, mogę wejść na estoński, to już wystarcza. Tu niestety trzeba zastanowić się zawsze indywidualnie i tak w pełni, czy spółka z o.o. na pewno będzie dla nas dobrym rozwiązaniem, ponieważ spółka z o.o. poza korzyściami ma też oczywiście wady, o których trzeba pamiętać, tak? Czyli nie wiem, przygotowywanie uchwał, sprawozdania finansowe, pełna księgowość, odpowiedzialność członka zarządu, no raczej gdzieś tam konieczność, może nie stałej, ale jakiejś tam chociaż sporadycznej współpracy z prawnikiem, więc no gdzieś tam jakieś tam powiedzmy wady czy minusy takiej spółki z o.o. też można wskazać i to, czy dla nas taka forma będzie odpowiednia, to zawsze trzeba się po prostu zastanowić, a najlepiej po prostu porozmawiać. My oczywiście takich konsultacji udzielamy. Jeżeli chodzi o konsultacje, odbywamy je i osobiście, i zdalnie, więc to dla nas żaden problem. Jeżeli chodzi o koszt konsultacji na dzień dzisiejszy, to jest 300 zł netto. Natomiast dajemy też pełną gwarancję satysfakcji, czyli jeżeli z jakiegoś powodu nie będziesz zadowolony, zadowolona z konsultacji, czyli stwierdzisz, że nie spełniliśmy oczekiwań, nie rozwiązaliśmy problemu, albo te rozwiązania, które gdzieś tam pokazaliśmy, no, kompletnie są oderwane od
od Twojej sytuacji, no to po prostu wtedy za taką konsultację nie płacisz. Stać nas na uczciwość, nie ma najmniejszego problemu. Zależy nam na tym, żeby jak największej liczbie przedsiębiorców pomóc, a nie zarobić 300 zł na konsultacji. Okej, to co na końcu, to śledzę statystyki filmów. 90% osób, które ogląda filmy, nie subskrybuje kanału, więc zachęcam. Trzeba kliknąć ten czerwony przycisk, dzwoneczek, a wtedy na pewno dostaniesz powiadomienie o nowym filmie. Nowe filmy będą się pojawiać co tydzień. Będziemy opowiadać o spółkach, o różnego rodzaju daninach, o przekształceniach, również o innych kwestiach prawnych. Może zrobimy sobie film o założeniu spółki, może jakieś inne kwestie prawne. Tu na pewno pomysłów jest cała masa. Jeżeli jest jakiś temat, którego na przykład brakuje w internecie, a chcielibyście posłuchać, to możecie jak najbardziej dać informację w komentarzu. Na komentarze odpowiadam osobiście wszystkie, więc nie ma najmniejszego problemu. Myślę, że to wszystko. Jeżeli ktoś chciałby się umówić na konsultację, to w opisie jest link do mojego kalendarza. On jest co do zasady wypełniony, myślę, tak na 2 tygodnie w przód. Natomiast jeżeli ktoś gdzieś tam będzie trzymał rękę na pulsie, na pewno wolny termin znajdzie. Z mojej strony wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Pozdrawiam.